żalowe, jak ja nie lubię ustawiać tego nagrywania. Nie mam zielonego pojęcia, co zrobić ze Snorlaxem. Jakby figurkę jaką podstawić. No ale zamiast Snorlaxa figurkę. Zobaczmy tę kartę jakąś. O! Fajnie holo widać już od razu. Tylko by to trzeba tak... O! Tak mi się wydaje, że to jakoś tak zrobić. Przykładowo Emboar. Dobre miejsce, fajnie by się nagrywało unboxingi skrzypiące w podłogę, jak ja tego nie lubię. Idealnie, prawda? Za duży złom, co wy mówicie? Nie, jednak tego nie wolno przesuwać. Muszę tu coś płaskiego. O. Tak. Może zoom na holo by się przydał. Chociaż nie, bo ja to będę z każdej strony chciał pokazywać. Czyli tak, maksymalnie dajemy trójkę. No. Jak najdalej dwójka. Snorlax, jesteś za duży. Chociaż takie coś to też by było niezłe rozwiązanie. Test boosterek. Bla bla bla, otworzę boosterek. Snorlaxa widać. Tylko ja bym dodał tak. O, było dobrze przez chwilę. O, właśnie tak jakoś. Snorlaxa niżej. Że wiecie, to wtedy się on krzywi. I z której strony? Z prawej, z lewej, z tej. Bla bla bla. Otworzę dla was to i to. Snorlax, nie pasujesz tu. Fajnie się to świeci. To nie na tym polega, żeby tik skanować te, tik bawić się w sklep. Tik. Tik. Tylko, o właśnie, może Pokédex. Do światła trzeba dać.